Tak, żeby jeszcze was bardziej zachęcić do tego, wow, do tego, żeby podróżować samemu i żeby pokazać, że to wcale nie musi być drogie, nawet w takich egzotycznych miejscach, gdzie Wyspy Kanaryjskie kojarzą się z luksusowymi wakacjami, drogimi hotelami, drogimi knajpami, wszystkim, co tylko może być drogie, ale tak naprawdę z wakacjami all inclusive. Można to zrobić zupełnie inaczej, spać w hostelu, nocleg 15 euro, zrobić sobie zakupy w supermarkecie. Ja zapłaciłam 15 euro za jedzenie za 3 dni, plus jeszcze jakieś drobne rzeczy w knajpie, powiedzmy, dodajmy jeszcze do tego 15. Za bilety zapłaciłam 30, ale nawet możemy tutaj policzyć 50, bo z Polski widziałam, że takie są ceny. Za transport dziennie 4 euro razy 4 dni. I kupiłam kartę SIM, żeby mieć tutaj internet za 10 euro. Co daje nam? Jak za wakacje czterodniowe na Wyspie Kanaryjskiej, myślę, że to nie jest dużo. Większość moich odbiorców jest powyżej 25 roku życia, czyli większość ludzi zapewne pracuje, także na pewno na te wakacje was stać. Tylko wam się nie chce, albo boicie się sami. Dzisiaj trochę bardziej tropikalnie, jestem na północnej części wyspy i ruszam na szlak w tutejszą dżunglę i zapraszam was na wodospady. Momentami przypomina jeden z wąwozów w Kazimierzu Dolnym, tylko jest trochę bardziej gorąco. No, wąwóz korzeniowy z Kazimierza, jak nic. Miło jest sobie przypomnieć gdzieś na jakiejś maleńkiej wyspie, na przysłowiowym końcu świata, o swoich rodzinnych stronach. Pozdrawiam Kazimierz Dolny. Tłumy, grubo. Ciekawe, czy dlatego, że poniedziałek, czy dlatego, że trochę pada. A ty coś zwariował? Na środku szlaku wodospady idziesz oglądać? Też jest zimno. Tak wygląda plaża miejska we wtorek z samego rana w stolicy wyspy La Palma, czyli w Santa Cruz. Nie ma nikogo, piasek jest czarny, więc dla miłośników białych plaż niestety nie znajdziecie jej tutaj. Mi to nie przeszkadza, bo ja jestem taką plażowiczką, co siądzie sobie 30 sekund i stwierdza, że trzeba znaleźć jakiś cień, najlepiej pod palmą, także jak dla mnie to by było na tyle plażowania, ale chciałam wam pokazać, jak to wygląda. W weekend było trochę więcej ludzi i plażują sobie i pływają, także woda jest ciepła i myślę, że nawet w zimie można tutaj przyjechać, jeżeli komuś nie przeszkadza tylko kolor piasku. Ale ta wyspa myślę, że jest głównie dla ludzi, którzy lubią chodzić po górach i spędzać czas na sportowo, a nie należąco.
wzdłuż plaży są plakaty, które pokazują, jakie śmieci najczęściej lodują na plaży i oczywiście mają na celu to, żeby ludzie nie śmiecili tutaj, ale też jest taki tutaj drugi przekaz, który mówi o tym, żeby zastanowić się nad tym, ile tych śmieci produkujemy w naszych domach i co możemy zrobić, żeby ich produkować trochę mniej, żeby część rzeczy można było używać nie tylko raz, ale też powtórnie, żeby nie wyrzucać czegoś po jednym razie, albo też nie kupować zbyt dużej ilości rzeczy, bo naprawdę produkujemy takie ilości i prawda jest taka, że toniemy w plastiku.